Cześć kochani! Witam Was serdecznie na kanale Eko Kreatywna. Dzisiaj pokażę Wam piękne, mam nadzieję, stylizacje na święta. I będą to stylizacje w bardzo konkretnym stylu, a mianowicie będą to stylizacje w trendach na nadchodzący rok, na końcówkę tego, ale też na cały nadchodzący rok, a mianowicie będą to spódnice maxi. Słuchajcie, jest już od jakiegoś czasu taki trend, że te spódnice maxi, zarówno wąskie, jak i takie szerokie, z koła szyte, podbijają trendy, podbijają rynek i nasze serca. I właśnie ten kolejny rok będzie podobno takim wielkim trendem spódnic i sukienek maxi. Także zobaczycie, jak pięknie można wystylizować maxi, sukienki, spódnice właśnie na święta, może też na Sylwestra, może niekoniecznie na same święta, ale też na okres przedświąteczny. I zobaczycie też nowe spódnice, ponieważ na te okazje zostawiłam i kupiłam bardzo, bardzo ładne spódnice właśnie w stylu maxi. Pokażę Wam też zupełnie wieczorowe spódnice, jak widać na załączonym obrazku. Mam dwie takie przepiękne właśnie, bardzo, bardzo już eleganckie spódnice. Natomiast będą też bardziej casualowe. Ale pokażę Wam też jedną spódnicę z mojej szafy, o którą miałam mnóstwo pytań kiedyś i będę tą spódnicę odsprzedawać. Jest ona minimalnie na mnie za mała i stwierdziłam, że zrobię taki świąteczny event. Będzie to licytacja tej spódnicy. Na końcu filmiku będzie ta licytacja. Pokażę Wam tą spódnicę i powiem Wam część zysków z tej spódnicy, na co przeznaczę. Będą to cele charytatywne. Kochani, lecimy ze stylizacjami, z nowymi rzeczami i już się nie mogę doczekać, bo święta to jest taki fajny, radosny okres. Można się właśnie fajnie ubrać, można zabłysnąć trochę, można trochę zaszaleć też. Dlaczego nie? Nie ubierajmy się w te same dżinsy i w jakieś tam zwykłe ubrania, które nosimy. Jeżeli są święta, dziewczyny, po prostu zaszalejmy trochę. Właśnie, maxi spódnica jest idealnym tematem świątecznym, bo jest i długa dla każdego, i dla dziewczyny, która się niczego nie wstydzi, i dla takiej, która chce coś tam sobie ukryć, i dla osób, które nie lubią pokazywać nóg, a jednocześnie chcą być eleganckie, zachować jakąś tam kobiecość i styl. Oczywiście proszę Was bardzo też o polubienia i o zasubskrybowanie kanału. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to Was bardzo zachęcam, jest to dla mnie ogromna pomoc. No i rzecz jasna, zaczynam od tego, co mam na sobie. Spódnicę to mogliście widzieć w filmiku Zaklikowa, konkretnie to z Janowa Lubelskiego, z jednego sklepu dużego. Przepiękna czerwona spódnica, ideał na święta. Ja nie lubię takiego oczywistego stylu, więc zestawiłam ją z body aksamitnym w kolorze bordo. Uważam, że bordo i czerwień nie dość, że są takie bardzo świąteczne, to jeszcze przepięknie ze sobą grają. Tutaj jest satyna, tutaj jest aksamit i zachodzi taka gra świateł na tych rzeczach. Jedno odbija światło, drugie pochłania i jest takim miękkim otuleniem. Także mnie się osobiście to mega podoba. Tak to wygląda. Przepraszam, jest troszkę pomięta, prasowałam, ale niestety wystarczy czasem coś położyć na chwilę i już się wymnie. Oczywiście do czegoś takiego można też sobie jeszcze dołożyć żakiet. Ja tutaj mam taki żakiet jedwabny. Można też zaszaleć i w ogóle nie wkładać body, tylko jakąś mikrokoszulkę, a jako bluzkę założyć taki żakiet, jak teraz Wam pokazuję, też w jasno-czerwonym kolorze. I wiecie co? Jeżeli ktoś będzie chciał tą spódnicę, to oczywiście piszcie, ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy ja sobie tej spódnicy nawet nie chcę zatrzymać, bo ona również na różne eventy teatralne byłaby fajna, ale pokażę Wam teraz, jak to wygląda. O, z samym takim żakiecikiem, no to trochę jak chińska królowa, nie? Ale dlaczego nie? Jak ktoś idzie na jakąś galę świąteczną, to do opery w święta, na Sylwestra takiego bardzo eleganckiego też może to być, jak najbardziej. Ja tu jeszcze włożyłam pasek z takimi błyszczącymi ozdobami w środku. On jest złoty i ma takie diamenciki. Nie wiem, czy to będzie widać, ale spróbuję Wam to pokazać, poruszać się. No i uważam, że jest super taka styluwa. Naprawdę w tym czuję się jak królowa i no,
takie coś, słuchajcie. Spódnica jest w rozmiarze 36. Żakiet mógłby być spokojnie na 38, bo widzicie, że jest tu spięty, a odrobinę luzuje. Nie na duży biust, ale na taki mniejszy biust ok byłby pewnie. Jestem bardzo ciekawa Waszych opinii o tym bardzo, bardzo eleganckim stroju. Dzisiaj nietypowo zacznę od najbardziej eleganckich i będę szła do takich bardziej casualowych, bardziej codziennych. Tutaj mamy właśnie królewski strój. Tutaj w ogóle mam taką sukienkę od Karen Millen w rozmiarze 36. I się bardzo mocno zastanawiam, czy ją sprzedawać. Dajcie znać. Ona ma bardzo ładny odcień czerwieni, taki żywy. Już kiedyś widzieliście, pokażę Wam, jeśli się uda, przebitkę z jakiegoś innego medium internetowego w tej sukience. Przepiękna, jedwabna sukienka. Trochę teraz odchodzę od czerwieni, więc się nad nią też zastanawiam. Ale mam tutaj torebkę, o którą konkretnie mi chodziło w tej chwili. Taka chińska torebka mogłaby dopełnić stroju, ale może być też nawet bez żakietu. Po prostu torebka do spódnicy, jak najbardziej. Od razu pokażę Wam teraz do tej samej spódnicy, co można by włożyć na wierzch. Można oczywiście coś takiego włożyć do spodni, do każdej innej spódnicy, do spódnicy ołówkowej, również mini, do wszystkiego w zasadzie. Mam dla Was tutaj świąteczny, przepiękny żakiet marki Triangle. Bardzo, bardzo ładny, też w przepięknym odcieniu czerwieni, z takimi eleganckimi guzikami. Naprawdę prześliczny żakiecik. Już Wam powiem skład żakietu. 65% wełny. Reszta poliester. Ale 65% wełny to jest całkiem nieźle. Ten żakiet jest na mnie za duży. Jak widzicie, w kolorze spódnicy jak najbardziej. Jest to żakiet jak najbardziej w trendach. Właśnie taki lekko tutaj oversize'owy, pudełkowy i wcięty w pasie, co będzie teraz najmodniejsze w ogóle. Ta spódnica może niekoniecznie jest w stylu takim jak żakiet, ale jednak tutaj kolorystycznie całkiem spoko wygląda. Można oczywiście też założyć pasek, ale w każdym razie żakiet mi się bardzo kojarzy ze świętami. Można oczywiście go jako odzież wierzchnią włożyć, gdyby nie było bardzo zimno, albo po prostu mieć do niego jakiś fajny szal jeszcze. Śliczny, śliczny żakiet jak nowy. Słuchajcie, naprawdę jest kompletnie nienoszony. Jest, jak widzicie, i w ramionach, i w szerokości jest ten żakiet nie w moim rozmiarze zupełnie. Także bierzcie to pod uwagę, że będzie dużo lepiej wyglądał we właściwym rozmiarze. Druga spódnica, praktycznie taka sama, słuchajcie. Chyba szyta ręcznie, z bardzo ciężkiej, grubej satyny. Jest czarna po prostu, taka sama praktycznie. Powiem Wam, że ona ma identycznie uszyty, jest identycznie uszyta, naprawdę. No dosłownie taka sama, tylko czarna. Również długa, a nawet nie wiem, czy nie dłuższa jeszcze. Przepiękna, po prostu przepiękna. No zobaczcie, jak to wygląda. I zaraz Wam powiem, jaki to rozmiar. Prawdopodobnie jest to też rozmiar S. Ona wygląda na bardzo podobną do tej. No i też jest niesamowicie elegancka, estradowa i taka... No zapiera dech w piersiach. Zobaczcie, jak to wygląda w stylówie. Uważam, że po prostu te spódnice obie są piękne. Jedną z nich chyba sobie zostawię, tylko dajcie znać, czy lepiej czarną, czy czerwoną. Czerwień właśnie nie jest do końca moim kolorem, ale bardzo lubię czerwień w zestawieniu z bordem, a bordo jest ok dla mnie, takie czy śliwka, czy bordo, więc myślę, że może dół nie jest taki zły w czerwieni. Mam jeszcze taką torbę, o, moją, która jest minimalnie ciemniejsza, ale patrzcie, też fajnie wyglądałaby jako torba po prostu, którą bierzemy na święta, taka trochę jak prezent. Przepiękna, też kiedyś z lumpeksu nową kupiłam. No niestety ta torba nie jest skórzana, więc ona długo bardzo nie będzie żyć, no bo wiecie, takie coś, takie rączki jak się rusza, no to po jakimś czasie, jak nie jest to skóra, to się po prostu zużywa i pęka i tak dalej. Ale noszę ją bardzo rzadko, właśnie taką głównie na gwiazdkę ją noszę, więc na razie jest w ok stanie. I wygląda bardzo elegancko.
kochani, lecimy dalej, bo mamy jeszcze trochę rzeczy. Teraz pokażę Wam spódnice, które kupiłam pod kątem właśnie Hola Lumpeksowego. Jedna jest brązowa i też posiada w sobie wełnę, już Wam powiem ile. Ojej, tutaj jest strasznie głęboko wszyta metka, więc nie sposób chyba przeczytać, ile procent jest tej wełny. No w każdym razie, słuchajcie, posiada wełnę i angorę w sobie, jak najbardziej, i jakiś poliakryl, więc jest mieszana, ale na pewno jest z wełną i z angorą i to czuć, bo jest bardzo mięciusieńka, piękny brązowy kolor. W ogóle brąz jest teraz bardzo modny. To jest taka spódnica maxi, ale raczej dla niższej osoby, dla osoby wysokiej to będzie raczej midi, taka dłuższa midi za kolano. I przepiękny ma krój, ma bardzo ładny pasek też. Przymierzę Wam tutaj do kamizelki też, bo ta kamizelka ostatnio mi się mega kojarzy ze świętami i wydaje mi się, że będzie super wyglądać właśnie do brązu, ale brąz lubi bardzo dużo kolorów, naprawdę można do brązu i białą, i kremową koszulę, i złotą koszulę, i body beżowe, kremowe, właśnie do takiej neutralnej kolorystyki też jest bardzo to fajna rzecz. Zobaczcie, jak to się prezentuje. Z każdą spódniczką postaram się Wam zrobić jakąś stylówę. Następna też jest przefajna. Patrzcie, jest to też spódnica z wełną. Tutaj akurat jest jakaś marka. Hammer Lady H. Pewnie Lady Hammer, jak znam życie. I też posiada dobry skład, już Wam mówię. Akurat to jest 100% wełna. Wow, no to w ogóle rewelacja. Tamta była mieszana z angorą i z poliakrylem, a tu mamy 100% wełna. W ogóle kratka jest super materiałem właśnie na zimę i też fajnie właśnie się ogrywają w okresie świątecznym. Przymierzę też jakieś sweterki takie jasne tym razem, żeby nie zrobić z tego takiego przytłaczającego, ciemnego wizerunku. Naprawdę świetna, świetna spódnica. I tutaj właśnie też do beży, do kremu, do bieli, do wszystkiego ona pasuje. Naprawdę jest przepiękna i też jest, no jest idealna. Nie jest ani zwychmacona, ani nic się z nią nie dzieje. Także tadam! Superowa. Kolejna spódnica też jest w kratkę. I jest to długa też maxi spódnica, natomiast tu jest napisane 40, to jest włoska spódnica, Penny Black. Nie ma metki ze składem, od razu Wam mówię, ale wygląda na przynajmniej jakąś domieszkę wełny, wydaje mi się. Tak ją oceniam, słuchajcie. Nie mam na to gwarancji, no bo wiecie, no nie ma metek, a te spódnice bywa, że mają domieszki właśnie różne sztucznych włókien, więc nie ściemniam. Ta spódnica jest na mnie trochę za mała, ona ma bardzo wąski pas, to jest 34, ale zobaczcie, jakie ma przepiękne kolory, przepiękną ma kolorystykę. Brąz i taka wyrazista zieleń, ja mam taki sweter w takiej zieleni, więc Wam do tej spódniczki właśnie zmierzę ten sweter i to będzie mega elegancka też stylowa na święta moim zdaniem, albo na taki właśnie okres przedświąteczny, jak najbardziej. Super spódniczka też. Przypominam Wam, bo ona była w zeszłym roku, ale jakoś nie ma szczęścia, może nikt nie zwrócił na nią uwagi w sklepie. Tutaj mam też spódniczkę niby dla nastolatek, więc może to być dla dziewczynki albo dla drobnej osoby o rozmiarze 34, bo ma prześliczne kolory. Zobaczcie, no typowo takie świąteczne krateczki. Tutaj to dla dziewczynki byłaby maxi, a dla kobiety dorosłej, chociaż drobnej postury, to raczej byłaby taka midi spódniczka, ale jest też śliczna, więc przy okazji Wam ją pokazuję. Jest też z koła, czyli teraz właśnie bardzo, bardzo trendy. No i też moim zdaniem można ją bardzo ładnie wystylizować i będzie perełką. I nie powiedziałam Wam składu, ale postaram się znaleźć. Słuchajcie, znalazłam skład, 20% wełny, więc znowu nie jest jakiś rewelacyjny ten skład, ale też nie jest to sztuczna spódnica, tak jak nieraz to bywa w sieciówach, nie? Że 100% poliester czy coś tam i po dwóch praniach to jest do szanu. To jest jednak vintage spódnica, więc będzie to tkanina bardzo na pewno dobrej jakości, zresztą widać, jest niejako używana, a totalnie jak nowa wygląda. No i zawsze jednak wełna jest w niej. Teraz pokażę Wam stylówkę, która była w ostatnim odcinku przy pokazywaniu kamizelki, ale bardzo mi się podoba ta stylówa.
więc chciałam Wam pokazać po prostu, jak to wygląda. Była to stylówka z szarą sukienką z wełny, taką od projektantki, i na to miałam kamizelkę i powiem Wam, że ta stylówka tak bardzo do mnie przemawia, że zastanawiam się, czy ja nie pójdę w niej właśnie na święta. Dajcie znać, jak się Wam podoba. Kamizelka, bluzka i ta spódnica czerwona, taka austriacka, też byłaby fajna. Jest to też spoko, też mogłabym na inny dzień się tak ubrać, ale ta sukienka szara, to jest po prostu, ja czuję, to jest taki mój styl. Sukienka i na to kamizelka, która tutaj tak ładnie dodaje nam trochę kolorytu, trochę takiej ciekawości tej sukience, takiej bardzo prostej. Dajcie znać, co sądzicie. Pokazuję Wam teraz spódnicę, o którą właśnie chodzi z tą licytacją. I to jest ta przepiękna, wiele razy już przeze mnie pokazywana w stylówach, spódnica od Creations Absolute International Paris. Przecudowna spódnica, za którą naprawdę dużo zapłaciłam na Vinted i byłam w ogóle szczęśliwa, że znalazłam. Niestety rzeczywiście jest ona trochę za mała na mnie, ona ma w ogóle kieszenie też. Jest ona nieco za mała na mnie, to jest naprawdę mały pas, to jest S-ka, ale wiecie, taka XS-ka, S-ka. Jak ktoś ma tak 65 w pasie, to w nią wejdzie. No, ja mam bardzo kobiece kształty i ta spódnica troszkę mi się tak za bardzo na biodrach opiera. W związku z tym fajnie chyba by wyglądała na kimś, kto nie, może ma nie tyle właśnie tutaj biodra, okej, okay, jakby pupa w porządku, tylko trzeba mieć raczej wąskie biodra tutaj i pas, żeby ta spódniczka się bardzo ładnie układała. No i jest to cudowna rzecz, naprawdę jest to przepiękna rzecz. To był mój skarb i postanowiłam ją sprzedać, wiecie co, cena wywoławcza będzie 250 zł. To jest mniej więcej tyle, ile teraz wypadałoby, żebym odzyskała po prostu za tą spódnicę, bo przy tej jakby, przy zmianach cen, jak, o ile wszystko podrożało jakby, to no to tyle mniej więcej ta spódnica by mnie kosztowała, jak ją kupiłam. No i chciałabym te pieniądze odzyskać. Jeżeli uda się więcej pieniążków uzyskać za tą spódnicę, czyli po prostu sprzedam osobie, która zaoferuje najwięcej, bo podejrzewam, że będzie dużo chętnych na tą spódnicę. Po prostu pewna kwota zostanie przekazana na cele charytatywne i będzie to Orkiestra Świątecznej Pomocy albo jakieś schronisko dla zwierząt, albo organizacja, która pomaga zwierzętom w zimie, bo naprawdę jest ten sektor bardzo niedofinansowany i takie miejsca potrzebują naprawdę naszego wsparcia, naszych pieniędzy, więc postanowiłam właśnie tak to wykorzystać z okazji świąt. Także jeżeli będziecie chcieli kupić tą spódnicę, to licytujcie i wiedzcie, że część dochodu, minimum 100 zł, jeżeli oczywiście uda mi się na tej spódnicy na tyle zarobić, pójdzie na cele charytatywne z okazji świąt. Ta-dam! Cudowna spódnica. To by było na tyle. Zachęcam Was do noszenia maxi spódnic. Są przepiękne, kobiece. No i myślę, że idealne, żeby właśnie nosić je na takie okazje jak święta, czy na Sylwestra, czy na karnawał. Mamy teraz dużo, dużo okazji, żeby właśnie coś takiego nosić. Pozdrawiam Was teraz bardzo serdecznie, kochani. I oczywiście zapraszam Was na kolejne filmiki grudniowe. Będą jeszcze stylizacje, to jest tylko pierwsza część, będą stylizacje różne inne, również sylwestrowe, filmiki świąteczne, jeszcze jakieś dekoracje. Oczywiście, oczywiście zabieram Was do lumpeksu oraz hole lumpeksowe jak najbardziej będą też. Cześć kochani, pozdrawiam serdecznie.